Witamy Państwa na terenie miejsca pamięci Ravensbrück. W 1939 roku SS utworzyło tu obóz koncentracyjny dla kobiet. Był to największy obóz koncentracyjny tego typu na terenie III Rzeszy. SS przetrzymywało kobiety również w innych obozach. Przeznaczone dla nich obszary były ściśle oddzielone od tych stref obozów, w których przebywali mężczyźni. W latach 1939–1945 w Ravensbrück więziono ponad 120 tysięcy kobiet i dzieci z ponad 30 krajów. Do tego należy doliczyć 20 tysięcy mężczyzn oraz 1200 młodych dziewcząt z podobozów. Około 28 tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego Ravensbrück zginęło. Celem miejsca pamięci Ravensbrück jest przypominanie o zbrodniach popełnionych przez narodowych socjalistów. Zabezpieczenie terenu obozu wraz z autentycznymi pozostałościami i informowanie zwiedzających o historii tego miejsca. W drodze do obozu więźniowie mijali tzw. osiedle SS, przed którym teraz stoimy. Na wyświetlaczu widzimy fotografię osiedla wykonaną na zlecenie SS. Domy usytuowane są w sposób hierarchiczny. Na wzniesieniu stoją cztery budynki. Mieszkali w nich oficerowie SS wraz z rodzinami. W domu byłego komendanta obozu mieści się dziś wystawa poświęcona męskiemu personelowi SS. W ośmiu budynkach poniżej mieszkały z kolei strażniczki, tak zwane Obecnie znajduje się tam międzynarodowe młodzieżowe miejsce spotkań oraz schronisko młodzieżowe. Zobaczyć można tam też ekspozycję dotyczącą obozowych dozorczyń. Od początku 1942 roku Ravensbrück był centralnym obozem szkoleniowym dla niemal 4000 strażniczek, które następnie oddelegowywano do innych obozów. Większość z nich stanowiły młode, niezamężne kobiety. Niektóre z nich zgłaszały się na ochotnika. SS zapewniało dobrze wyposażone mieszkania służbowe i atrakcyjne zarobki. Inne zostały zwerbowane celowo lub skierowane tu służbowo. Zadaniem strażniczek było pilnowanie więźniarek. Kontrolowały baraki, przeprowadzały apele, formowały robocze komanda, nadzorowały roboty przymusowe. Uczestniczyły również w wykonywaniu kar, a także obozowych selekcjach i deportacjach. Więźniowie codziennie narażeni byli na ich szykany i samowolę. Gertrud Pötzinger została aresztowana jako świadek jechowy do obozu koncentracyjnego Ravensbrück została skierowana po pobycie w więzieniu w 1941 roku. Opisuje, jak wraz z więźniami tzw. komanda pracy musiała rozładowywać węgiel. Węgiel trzeba było przenosić z barek towarowych nad jeziorem Schwedsee do domów esesmanów. I w końcu nadpłynęła barka z węglem. Pobiegłyśmy tam i zbierałyśmy węgiel. Jedna z dozorczeń uważała tylko, żeby kosz całkiem się zapełnił. I na ile mogę sobie przypomnieć, to zebrał się tego niemal centner. Musiałyśmy nosić go we dwie. To znaczy, każdy z koszów nosiły dwie osoby. I tak maszerowałyśmy w kierunku górnych domów na niewielkim wzniesieniu. Mieszkali tam wyżsi funkcjonariusze i tam musiałyśmy zanieść ten węgiel. Wyszłam jednak z więzienia i miałam zawsze bardzo lekkie prace, a noszenie tych ciężarów... Musiałyśmy chodzić równym krokiem. Zawsze lewa, lewa, lewa. A przy tym trzeba było dźwigać ten ciężar. Boleł mnie mięsień, a potem to wzniesienie. Nie mogłam prawie, że już utrzymać tego kosza. A siostra do mnie... Trzymaj, że tylko mocno, tylko nie puszczaj. Proszę cię, tylko go nie puszczaj. Jak go puścisz, to złożą na nas doniesienie i dostaniemy wszystkie karę obozową. SS i Gestapo policja polityczna deportowały do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück dziesiątki tysięcy ludzi z całej Europy. Trafiali tu pociągami zatrzymującymi się na dworcu towarowym miasta Fürstenberg. Kobiety, mężczyźni i dzieci spędzali dni, a czasami nawet i całe tygodnie w wagonach, otrzymując minimalne racje żywnościowe. Wiele osób trafiało do obozu z więzień, gdzie doświadczyło już przesłuchań i tortur. Od końca 1944 roku zaczęły docierać do Ravensbrück również transporty z Auschwitz oraz z innych obozów. SS zaczęło likwidować te obozy, ponieważ zbliżały się do nich wojska aliantów. Wielu więźniów pokonywało drogę z dworca Fürstenbergu do obozu na samochodach ciężarowych. Relacje innych więźniów mówią o pieszych marszach. Pod strażą pędzono ich w kolumnach ulicami wzdłuż domów mieszkalnych. Latem 1942 roku SS utworzyło w pobliżu obozu własny przystanek kolejowy Ravensbrück. Więźniowie, którzy przeżyli Ravensbrück, opisywali później swój przyjazd do obozu. Annette Puporte Ekman deportowano z więzienia w Brukseli do obozu w Ravensbrück pod koniec 1942 roku. Also wir sind abgestiegen, da SS -leute mit... Tak więc wysiedliśmy, a tam stali już ss i dozorczynie z psami. Usłyszeliśmy ujadanie psów i wrzaski ss i to ciągłe jazda, jazda i szybko. Tak było zawsze. I wtedy od razu człowiek zastanawialiśmy się, co z nami teraz będzie. Mieliśmy też uczucie, że jesteśmy gdzieś bardzo daleko od wszystkiego. Pociąg jedzie bowiem przez te okolice, a tu tylko lasy. Czuliśmy, jakbyśmy byli gdzieś na końcu świata, jakby ktoś nas wysłał na koniec świata. A potem to powitanie, a potem ten marsz do Ravensbrück, podczas którego ludzie po drodze odwracali się lub chowali dzieci. To też było bardzo przykre. Tak samo było już na dworcu. Ci ludzie, którzy się przed nami kryli. Jakbyśmy rzeczywiście byli jakimiś bardzo niebezpiecznymi ludźmi. Należąca do narodowości Sinti, Sophie Wittich została deportowana wraz ze swoją rodziną z obozu koncentracyjnego Auschwitz do Ravensbrück. Wydaje mi się, że trafiliśmy tam pieszo. Zawsze szło się tam tak. Tak, pieszo tam trafiliśmy do obozu. A później podzielili nas. W Ravensbrück był też obóz dla mężczyzn. I mój mąż trafił do obozu dla mężczyzn. A ja znalazłam się w obozie dla kobiet. A potem mówiło się, że chłopcy pójdą z ojcem, ale mój chłopiec przyszedł jeszcze do mnie. Prawdopodobnie on go tu posłał. Nie mogliśmy przecież ze sobą rozmawiać. Znajdujemy się przed budynkiem byłej komendantury obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Mieściła się tu siedziba kierownictwa obozu SS oraz administracja obozu. Budynek powstał w 1940 roku. W budowie brali udział więźniowie. Po lewej stronie na parterze mieścił się Wydział Polityczny. Należał do Gestapo, Policji Politycznej III Rzeszy. W Wydziale Politycznym funkcjonariusze zakładali akta personalne więźniów i przesłuchiwali ich. Po prawej stronie na parterze znajdowały się gabinety zabiegowe lekarza obozowego. Był on odpowiedzialny za sprawowanie opieki medycznej nad członkami SS. Po prawej stronie mieściło się także Biuro Cenzury, w którym sprawdzano całą korespondencję więźniów. W piwnicy umieszczono z kolei aptekę. Na pierwszym piętrze utworzono pomieszczenia biurowe komendanta obozu oraz jego adjutanta, a także dalsze pokoje administracji. Podejmowane przez kierownictwo obozu czynności administracyjne miały charakter zbrodniczy. Konsekwencje ich polegały bowiem na pozbawieniu więźniów dostatecznego wyżywienia i wystarczającej opieki lekarskiej, wyzysku ich siły roboczej, wymierzaniu kar, wykonywaniu egzekucji i zbiorowych mordów. Wchodząc do budynku komendantury zobaczą państwo na ścianie naprzeciw wejścia ślady orła rzeszy ze swastyką w wieńcu z liści dębowych. Byłe godło państwowe III Rzeszy. Ślady te odsłonięto w czasie renowacji budynku. Dziś w budynku komendantury można zobaczyć wystawę poświęconą historii obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Zwiedzanie terenu warto zacząć właśnie w tym miejscu. Ściana baraku, łóżko, na którym spali więźniowie, szminka do ust, miniaturki wyrzeźbione ze szczoteczek do zębów, to tylko niektóre spośród ponad półtora tysiąca eksponatów. Wiele z nich to dary tych, którzy przeżyli obóz, oraz ich rodzin. Na wyświetlaczu mogą Państwo teraz zobaczyć historyczną fotografię bramy obozowej. Częściowo zachowało się historyczne wejście do obozu. Składało się ono z dwóch bram umieszczonych jedna za drugą. Drugą z nich zbudowano dopiero później, w związku z czym powstała swego rodzaju śluza. Ta druga brama istnieje do dziś. Z pierwszej bramy obozowej ostały się jeszcze fundamenty, oraz zakończenie przy ścianie budynku wodociągów, które mogą Państwo zobaczyć po lewej stronie. Przechodząc przez wejście, nowi więźniowie trafiali do obozu, gdzie musieli następnie czekać nieraz godzinami na swoją rejestrację. Dziś z obozu niewiele już pozostało, baraki usunięto krótko po wyzwoleniu odbudowano je w okolicy w celu zakwaterowania w nich uchodźców. Zachowały się tylko nieliczne budynki z kamienia, które wojska radzieckie użytkowały po 1945 roku. Do lutego 1994 roku teren byłego obozu był bazą wojskową i był publicznie niedostępny. Po wycofaniu się stąd wojsk, teren obozu został przebudowany. Ziemię pokrywa obecnie czarny żurzel można na nią wszędzie wchodzić. Zagłębienia wskazują na miejsca, w których stały baraki. Jedynie część obozu została uwzględniona podczas projektowania, pozostałe części pozostawiono niejako naturze. Choćby nowy obóz, który dobudowano później obóz Męski, obóz Zimensa oraz tak zwany obóz ochrony młodzieży, Jugendschutzlager Uckermark. Cały kompleks obozowy był nieco większy niż mogłoby się dziś wydawać na pierwszy rzut oka. Pozostałości murów, które możemy zobaczyć na zboczu po stronie północnej, nie należały do historycznego muru obozu. Pochodzą z okresu, w którym teren użytkowały wojska radzieckie. Mur obozu znajdował się tam, gdzie kończy się pole czarnego żużlu. Dalej z tyłu zobaczyć możemy jeszcze pozostałości, które stanowiły granicę muru od strony północnej. Mur obozu miał 4 metry wysokości. Po stronie wewnętrznej założono drut kolczasty pod napięciem elektrycznym. Oba niskie budynki z kamienia, stojące jeden za drugim, które widzimy po naszej lewej stronie, znajdowały się poza murami obozu. Na szkicach obozu oraz planach opatrzone są napisem dezynfekcja i odwszawianie. Przypuszczalnie poddawano tu ubrania więźniów odpowiedniej procedurze. Po naszej prawej stronie mogą Państwo zobaczyć na południowo-zachodnim skraju terenu więzienie obozowe. Między więzieniem a wejściem do obozu leżą jeszcze fundamenty łaźni dla więźniów, pierwszego przystanku w obozie dla nowo przybyłych kobiet i dzieci. W tylnej części obozu mieścił się dziedziniec przemysłowy z warsztatami tekstylnymi, w których więźniowie musieli wykonywać prace przymusowe. Zachowało się osiem dużych połączonych ze sobą hal zakładu krawieckiego oraz pozostałości zakładu kuśnierskiego. Na południe od dziedzińca przemysłowego znajdował się obóz męski. Nie widać po nim już właściwie żadnych śladów. Stojąca tam wieża wartownicza pochodzi z okresu użytkowania terenu przez wojska radzieckie. Dziś możemy dostrzec jedynie fundamenty łaźni o czerwonawych kafelkach w miejscu, w którym kiedyś stał budynek gospodarczy. Część fundamentów pokryto piaskiem by zachować pozostałości historyczne. W budynku gospodarczym mieściła się kuchnia dla więźniów oraz łaźnia. W miejscu tym przeprowadzano procedurę przyjęcia, której musieli poddawać się nowi więźniowie. W wielu relacjach osób, które przeżyły Ravensbrück, wspomnienie o przyjęciu do obozu odgrywa centralną rolę. Poniżające traktowanie i niepewność, co jeszcze się zdarzy, zapadła większości z nich głęboko w pamięć. Sytuacje te unauczniają nam w sposób dobitny dwa rysunki wykonane piórkiem przez francuskę Violette Lecoq. Skierowano ją do obozu koncentracyjnego Ravensbrück w październiku 1943 roku. Na rysunkach utrwaliła moment przybycia i transportu z Paryża. Na pierwszym rysunku o ironicznym tytule Welcome, Witamy, Widać grupę kobiet pośrodku łaźni dla więźniów. Mają na sobie cywilne ubrania, a ze sobą torby i walizki. Na drugim rysunku zatytułowanym Deux heures dwie godziny później, często opisywana przemiana z człowieka, osoby obdarzone indywidualnymi cechami, w numer i nic więcej, już się dokonała. Więźniowie stoją z ogolonymi na łysogłowami w pasiastych, nieforemnych ubraniach więziennych w grupie w przepisowych rzędach po pięć osób. Po przyjęciu więźniów, kierowano ich do bloku dla nowo przybyłych, gdzie pozostawali zwykle przez kilka tygodni w kwarantannie. Mieszkanka Wiednia, Antonina Brucha, działała w czeskim ruchu oporu. Do obozu trafiła we wrześniu 1942 roku. Swoje przybycie wspomina tak: To było bardzo proste. Zaprowadzono nas do stołu. Siedziała przy nim jakaś dozorczyni, obok niej jakiś więzień. Jeżeli miało się jakąś biżuterię, ja nie miałam już niczego, odbierano nam ją wtedy. Musiałyśmy się rozebrać zupełnie do naga, oddać ubranie. Były też tam kobiety, które przybyłym goliły włosy. My miałyśmy jednak szczęście: jedna z nich wiedziała, że jesteśmy grupą polityczną, i na nie zgolono włosów więźniowie przesunęli nas więc dalej tym, których zamknięto z powodu hańby rasowej oraz z innych przyczyn golono wszystkie włosy a innym tylko w przypadku występowania wszy my nabawiłyśmy się pewnie też wtedy wszy w czasie drogi ale przepchnęli nas dalej a potem umyłyśmy się naprawdę pod prysznicem w dużym pomieszczeniu następnie stanęłyśmy w rzędzie czekając na lekarza Potem byliśmy oczywiście nagie, potem przyszedł lekarz wraz z kilkoma ss -manami. Usiadł. ss stali wokół niego i całe badanie wyglądało tak, że ośmieszano nas w mniejszym lub większym stopniu. Ze starych kobiet drwiono, młode egzaminowano. Tak więc było naprawdę okropnie. Holender Menachem Kalus deportowany został do obozu koncentracyjnego Ravensbrück jako dziecko. Wraz ze swoją matką w 1944 roku. Na samym początku wysłano nas do łaźni. Mieliśmy się rozebrać i wykąpać, wziąć prysznic. To miejsce było... Miejsce to było oddzielone od reszty obozu. Był tam płot wokół baraków i wielu ludzi przychodziło, by popatrzeć na nas i z nami porozmawiać przez płot. Ja jednak nie wiedziałem, co tam się dzieje, nie miałem pojęcia. To był zupełnie inny świat, którego nie znałem. Najgorsze było to, że mieliśmy się wszyscy rozebrać. Byłem jeszcze chłopcem, miałem 10 lat. Nie widziałem jeszcze nigdy nagiej kobiety, nie mówiąc w ogóle o własnej matce. Nie wiedziałem, co mam robić. Ludzie zaczęli więc zdejmować z siebie ubranie, i ja robiłem tak. Nie chciałem patrzeć. To był olbrzymi szok. To był pierwszy prawdziwy szok po trafieniu do obozu. Wzięliśmy więc prysznic, a potem musieliśmy oddać wszystko, co jeszcze mieliśmy. Ludzie mówili nam: Macie coś do jedzenia? Zjedzcie wszystko, co macie, bo tu nic nie dostaniecie. A potem dostaliśmy ubranie obozowe. Problem polegał na tym, że nie mieli dla nas dzieci ubrań. Należące do obozu więzienie zwano też budowlą celową albo bunkrem. Na wyświetlaczu zobaczą Państwo najpierw fotografię więzienia wykonaną na polecenie SS. Założono je już w 1939 roku, czyli w roku budowy obozu koncentracyjnego. Powstało z inicjatywy pierwszego komendanta obozu Maxa Kegla. Kegel uzasadnił swój zamiar w liście do inspektoratu obozów koncentracyjnych Rzeszy. Czytamy w nim: Niemożliwością jest utrzymanie porządku w obozie, jeżeli przekory tych histerycznych bab nie będzie można złamać surowym aresztem. Budynek celowy składał się z 78 cel na dwóch piętrach. Warunki aresztu były zróżnicowane, obowiązywały różne stopnie rygoru: o wodzie i chlebie, przy świetle dziennym lub w ciemności, z drewnianą pryczą lub zupełnie bez możliwości siedzenia i leżenia. Szczególnie obawiano się kary bicia składała się z przynajmniej pięciu, a oficjalnie z najwyżej dwudziestu pięciu uderzeń wymierzonych dwa razy. Od sierpnia 1942 roku więźniowie musieli wykonywać karę bicia na swoich współwięźniach. Nadzorowali ich przy tym SS-mani. W części cel, na górnym piętrze, umieszczono tzw. więźniów specjalnych. Zaliczały się do nich znane osobistości z kraju i zagranicy, takie jak Genevieve de Gaulle, siostrzenica francuskiego generała de Gola. Do więźniów specjalnych należeli ponadto członkowie kręgów krytycznie nastawionych wobec reżimu oraz ich bliscy, tacy jak Nina Schenk von Stauffenberg, której mąż dokonał nieudanego zamachu na Hitlera. Pierwsze muzeum na terenie obozu poświęcone historii Ravensbrück otwarto w 1959 roku. A mieściło się właśnie tu, w budynku celowym. Dziś znajduje się tu wystawa przybliżająca historię więzienia oraz szereg narodowych izb pamięci. Ocaleni opisywali później swoje doświadczenia związane z pozbawieniem ich jedzenia, chłodem, wilgocią, ciemnością, torturami i izolacją w więzieniu obozowym. Również dziewczęta z zwanego obozu ochrony młodzieży, Jugend-Schutzlager, musiały odbywać swoje kary w budynku celowym. Anita Köke ukarano za sabotaż. Musiałam odsiedzieć czternastodniowy bunkier w Ravensbrück na dole w obozie. Ciemno. To było to noc. Jak wyszłam, to myślałam, że oślepłam. Wszystko zamknięte. Otwierało się tam tylko tę pieprzoną klapę, przez którą można było przecisnąć tylko stopę. To było wszystko, nie? To wszystko, ale dostawało się kości, spało się na kamiennej podłodze, ale było to naprawdę. Jak mam to? Matracem nie można tego nazwać. Cienkie tak, żeby nie leżało się zupełnie na kamieniu. To wszystko przecież kamień. Nie wiem, to było 12 albo 14 dni. Tracisz w ogóle rachubę czasu, bo przebywasz tylko w ciemności. Można po niemiecku powiedzieć, że głupiejesz. Łamią cię. Na tym przecież polega ta kara. Chcą cię złamać. I pierwsze dni muszę powiedzieć, że uszły, ale kiedy się wychodziło, jesteś jak ślepy. Tak więc prowadzono mnie też, gdy wyszłam na zewnątrz. Pamiętam to dobrze do dziś. Prowadzono mnie, wyszłam na zewnątrz i umyto mnie też tam pod prysznicem. Nie miałam walki, nic. Umyto pod prysznicem. Ale powiem ci, że od tej pory, kiedy wyszłam z bunkra i kiedy wróciłam do obozu u góry, to wzięłam się w garść. Nie wygłupiałam się już, nie rozmawiałam z nikim. Jesteś wtedy jak skamieniały. Powiedziałabym, bo boisz się, że coś powiesz. Wpajają ci, żeby nic o tym nie mówić. Wpajają ci to. Nic darüber zu sprechen. Das du W tym miejscu znajdował się duży plac apelowy. Otaczała go łaźnia dla więźniów, obóz barakowy i więzienie, zwane też budynkiem celowym. Na placu apelowym formowały się kolumny robocze. Tam też odbywały się apele karne. Na porannym apelu, w czasie którego kontrolowano stan liczebny więźniów, musieli oni ustawiać się w rzędach na drodze obozowej przed swoim barakiem. Wieczorem po powrocie kolumn do obozu odbywał się kolejny apel kontrolny. Więźniowie trwali na swoich miejscach niezależnie od pogody, aż dozorczynie tzw. Tak aufzejerki ustaliły właściwą liczbę. Nieraz trwało to kilka godzin. Apele były wykorzystywane przez SS często do szykanowania i karania. Ocaleni opisywali później codzienne wyczerpujące stanie na apelach. Jewdokia Surmacz była przetrzymywana w obozie koncentracyjnym Ravensbrück jako członkini Armii Czerwonej. Niezależnie od tego, jak zimno było, na apelu musiałyśmy się zawsze stawić. Stałyśmy jedną, dwie do trzech godzin. A kiedy kogoś brakowało, cały obóz musiał stać, aż dana osoba została odnaleziona. Było bardzo zimno. A gdy pod ubraniem owinęłyśmy się kocem, niektóre osoby tak robiły. Surowo nas karano. Norweszkę Inger Guldbrandsen deportowano do obozu koncentracyjnego Ravensbrück w październiku 1943 roku jako więźnia politycznego. Na samym końcu byłyśmy tak zmęczone, tak zimne i tak nieszczęśliwe. Wszystko się tak chwiało, ziemia unosiła się tak. Było to naprawdę okropne uczucie, i ten strach, że liczba więźniów nie będzie się zgadzała, że będziemy być może stać jeszcze dłużej i jeszcze dłużej, to było straszne. Das, das W 1939 roku SS wybudowało najpierw 12 baraków noclegowych, zwanych też blokami, oraz sześć kolejnych baraków. Od strony górnego końca zasadzono lipy, które do dziś okalają drogę Lagerstrasse 1. Drewniane baraki miały mniej więcej powierzchnię 430 m2. Podzielone były na stronę A i B, składającą się każdorazowo z pomieszczenia do spania. Po środku znajdowały się umywalnie... Latryny i początkowo także swego rodzaju świetlice. W końcowej fazie w jednym baraku stłoczonych było ponad 500 kobiet. Początkowo przeznaczony był dla 100 kobiet. Już w 1940 roku, rok po wybudowaniu obozu, SS kazało go rozbudować. Wraz z budową tzw. Nowego Obozu powierzchnia terenu obozowego podwoiła się. Część ta nie była przez długi czas uwzględniana w projekcie miejsca pamięci. Pozostawiono ją niejako naturze. Latem 1944 roku w obrębie nowego obozu SS kazało postawić dodatkowo namiot między barakami. Musiały w nim wegetować Żydówki z Węgier bez jakichkolwiek łóżek i instalacji sanitarnych na ziemi pokrytej słomą. Baraki przydzielało więźniom SS. Zazwyczaj podział bloków dokonywano według narodowości i przyczyny aresztowania. Między blokami istniała wyraźna hierarchia. W październiku 1941 roku na przykład baraki dla więźniów politycznych i świadków Jechowy były obsadzone około 180 kobietami. Z mniej więcej 300 więźniami w jednym baraku musiały żyć natomiast kobiety określane i prześladowane jako aspołeczne bądź kryminalistki. To samo dotyczyło prześladowanych z przyczyn rasistowskich. Irma Trksak była zaangażowana we Wiedniu w czeskim ruchu oporu. We wrześniu 1942 roku aresztowano ją i deportowano do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Nie sposób tego w ogóle opisać tego jak żyłyśmy i jak przeżyłyśmy. Nie można tego w ogóle nikomu. Nie wiem często, jakich słów mam dobrać, by o tym opowiedzieć. W jednym pomieszczeniu do spania trzypiętrowe łóżka. W każdym łóżku zawsze dwa łóżka, a w dwóch łóżkach przynajmniej trzy osoby w środku. A więc na końcu, przykryte bardzo cienkimi kocami, to jeszcze nie było to, ale w zimie okna zamknięte. Cuchnęło tam wyziewami ludzkimi. Łzami, krwią, potem kobiety stękały. Kobiety płakały, krzyczały przez sen, mając koszmary. Wyobraź sobie, że tam śpisz. Nie można było spać, chyba że było się tak wyczerpanym, że jednak się spało. Wyobraź sobie, że wstajesz nad ranem tak wykończony po tym wszystkim, co się przeżyło jeszcze w nocy, w związku z tymi lękami, nie tylko swoimi, lecz także z lękami innych kobiet. Miało się przecież serce w środku i uczucia. To nie przechodziło obok ciebie od tak po prostu. Ta płacze, ta stęka, ta ma coś. To nie było tak, że to tak po prostu odsuwało się od siebie. To nie było tak. Jelena zdelnik z Białorusi trafiła do obozu koncentracyjnego rawę jako więzień polityczny. Znaczy my utram 200 gram chleba i кофе, как так называл, но ну, как суррогат какой-то. Вон без сахара, без ничего, это просто теплая вода. Мы э, хлеб сразу кушали и на работу. В, э, нам часов 12 давали так называемые бетрипки. Это э, кусочек хлеба. И два раза в неделю нам попадало четверг и э, субботу по 10 грамм маргарина. А вечером в 6 часов, когда мы заканчивали работу, мы приходили, мы получали на блоке черпак, э, ну, так мы называли, баланда. Ну, это баланда, конечно, ничего, это вода, шпинат или брюква. Больше ничего. Вот это вот наше питание. И каждый божий день. rewir, czyli szpital obozowy składał się początkowo z dwóch połączonych ze sobą baraków w przedniej części obozu dla więźniów. Do 1945 roku dochodziły do niego stale kolejne baraki dla chorych. Więźniowie zapadali na choroby z powodu katastrofalnych warunków higienicznych, niedożywienia, chłodu i ciężkiej pracy. Wielu doznawało obrażeń na skutek maltretowania przez SS. Również epidemie i ciężkie choroby zakaźne grasowały w obozie. Opieka nad chorymi była od początku niedostateczna i coraz bardziej się pogarszała. Od 1943 roku SS zaczęło wykorzystywać więźniów posiadających wykształcenie medyczne w charakterze lekarek i pielęgniarek. Próbowały one pomagać, jednak zupełnie niewystarczające wyposażenie nie pozwalało im prawie na to. Nie było prawie w ogóle żadnych lekarstw, przyborów i materiałów opatrunkowych. Była pielęgniarka Silvia Salvesen. Opisywała, że miały do dyspozycji 10 do 12 różnych maści, które, cytat, ciskało się na sączące się powierzchnie rany. Rewirem kierowali lekarze SS. Przeprowadzali na więźniach przymusowe sterylizacje, przymusowe przerywanie ciąży, a także eksperymenty medyczne. Ponadto dokonywali selekcji chorych przeznaczonych do odtransportowania do obozów zagłady. Większość więźniów unikała zgłoszenia choroby w rewirze dopóty, dopóki było to możliwe. Niebezpieczeństwo zostania wyselekcjonowanym jako osoba niezdolna do pracy, a tym samym skazana na śmierć było duże. Ciężarne kobiety rodziły w rewirze. Niemowlęta nie miały jednak właściwie szans przeżycia. Wiele umierało z głodu i z powodu niedostatecznej opieki. Polka Wanda Półtawska była jedną z ofiar eksperymentów medycznych SS. Operowano jej nogi. Przyszli następnego dnia lekarze oglądać to w Shisher i z całą taką, tam kilka osób, więc to oni takie oglądali te nogi. To było i tak przywilejem. Dlaczego? Bo w tej pierwszej grupie oni zmieniali opatrunki. Dzięki czemu ja miałam lep mam lepszą nogę niż moje koleżanki potem, bo potem nie robili opatrunków. Tylko to gniło i taka nasza Marysia Kuśmierczyk miała całą, całą, wszystkie części miękkie wygnite w turnie, Nie po operacji, tylko... Zaniedbania zwykłego muchy i to było. Na dziedzińcu przemysłowym znajdowały się różne zakłady tekstylne. Tak zwany zakład krawiecki zachował się do dziś. W 1939 roku, kiedy założono obóz kobiecy Ravensbrück, SS nie miało jeszcze jakiejś specjalnej koncepcji, jakiego rodzaju prace więźniarki mają wykonywać. Zakłady tekstylne na terenie obozu Ravensbrück powstały przypuszczalnie z inicjatywy Heinricha Himmlera. SS zakładało najwidoczniej, że kobiety nadają się w sposób szczególny do tej pracy. Niezależnie od posiadanej wiedzy więźniowie musieli pracować na akord. Obsługiwali na przykład przemysłowe maszyny do szycia. Warsztaty w Ravensbrück należały do SS Spółki Przetwórstwa Tekstyliów i Skóry w skrócie Texlet. Kobiety musiały tu produkować ubrania dla więźniów oraz części umundurowania. Przejściowo dla Tekslet pracowało ponad 5 tysięcy więźniów. Byli więźniowie opowiadali w wywiadach o warunkach pracy przymusowej. W przypadku zerwania nici lub pęknięcia igły i przerwania pracy groziły im kary. Ilze Heinrich została przekazana do obozu koncentracyjnego Ravensbrück z tak zwanego Domu Pracy, Arbeithaus Güstrow. W sierpniu 1944 roku. Wspomina. Każdy dostawał więc swoją robotę, każdy swój ściek. I potem musiał to przekazać dalej. A jeżeli tego nie kapował, jeżeli nie udawało mu się to, to następny nie miał roboty. Tak. I wtedy przychodził Sesman, hrabia i binder. To były tutaj takie nasze najważniejsze osoby. Oni maszerowali zawsze tam i z powrotem i potem widzieli. Halt! Stop! Następny nie ma roboty. Cóż ona tam robi? Ona wcale nie wie, jak to się robi. I wtedy, owszem, padały ciosy. Chodził wtedy taki z pejczem i dostawało się. Niekiedy też wyciągał ją i okładał pięścią. W każdym razie nazywali to sabotażem. Człowiek siedział tylko pokurczony ze strachu. Siedziało się tylko w strachu. Tak, bo ten przecież spacerował tu, tam i z powrotem. I tylko nie zrobić czegoś złego, bo już nie ma się, odczuwało się tylko strach. Człowiek składał się tylko ze strachu. Jeżeli dostało się już raz lanie, to był to już koniec kiedy ma już przynajmniej senger gekriegt hat aus Wspomina Polka Genovefa Olejniczak I ja przyszywałam e, totenkop zum ten i arle. zum ss Myce. i jedna przy drugiej stała i jedna drugiej przesuwała pracę Jedne szyły denka, drugie szyły tu Czecie wszywały y, poczewkę. Ja przyszywałam te trupieczaszki i, i te orzełki. No ile nas było? No niech nas było 15 do 20, ani nie może. Ja już nie pamiętam dokładnie. Ja jak szyłam w nocy, to byłam tak zmęczona, że uderzyłam głową i przeszyłam sobie palec igłą. Ta igła się złamała. A miałyśmy taką niedobrą awizjerkę, ona strasznie biła i boksowała w porządku. Ona się nazywała... No i uciekła mi, no już mniej. A wiedziałam... Grabner. Grabner. Awizjer grabner. W 1941 roku SS założyło w Rawensbrück specjalny obóz męski. Do dziś zachowało się z niego jedynie kilka fundamentów. Wieża wartownicza pochodzi natomiast z późniejszego okresu, w którym teren obozu użytkowało wojsko radzieckie. Już przed 1941 rokiem SS zaczęło wykorzystywać męskie drużyny budowlane do poszerzenia obozu. Mężczyźni ci zakwaterowani byli poza obozem kobiecym. W dwóch ogrodzonych barakach. Wcześniej przetrzymywano ich już w innych obozach koncentracyjnych, na przykład w Sachsenhausen, Buchenwald czy Flossenburg. W ramach drużyn budowlanych musieli wykonywać pracę katorżniczą, osuszając na przykład obszary bagienne. Narażeni byli przy tym na brutalne maltretowanie ze strony esesmanów. W pierwszych 18 miesiącach pobytu w Ravensbrück Niemal połowa więźniów została zamęczona na śmierć lub zamordowana. Dotyczyło to zwłaszcza Żydów. Również po 1943 roku część męskich więźniów musiała wykonywać roboty budowlane. Większość wykorzystywano wtedy jednak poza obozem w produkcji zbrojeniowej. Obóz męski składał się z pięciu baraków mieszkalnych. Posiadał własną kuchnię dla więźniów oraz rewir, czyli szpital obozowy. Od obozu kobiecego odgradzał go płot. Utrzymywanie kontaktów z kobietami było zakazane. Przeciętnie w tym samym czasie przetrzymywano tu od 1,5 tysiąca do 2 tysięcy mężczyzn. Łącznie SS więziło w Ravensbrück i jego obozach zewnętrznych około 20 tysięcy mężczyzn. Ponad 2,5 tysiąca z nich umarło. Chłopców w wieku od 12 do 14 lat kierownictwo obozu przeniosło tu z obozu kobiecego. W obozie męskim były też i młodsze dzieci. Wiele z nich było prześladowanych z przyczyn rasistowskich. Deportowano je razem z rodzicami. W ostatnich miesiącach wojny do Ravensbrück trafiło 6 tysięcy zupełnie wycieńczonych męskich więźniów. Pochodzili z innych obozów, które SS likwidowało w obliczu zbliżającego się frontu. Zakład produkcyjny firmy Siemens i Halske rozpoczął swoją działalność w sierpniu 1942 roku. Więźniowie musieli tu wytwarzać szpule, mikrofony i telefony, ponadto drobne elementy elektryczne na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Siemens i Halske było niemieckim przedsiębiorstwem zbrojeniowym. Pracę przymusową dla Siemensa wykonywano w jasnych, ogrzewanych halach. Praca opierająca się na dokładnym podziale zadań wymagała szczególnej koncentracji i precyzji. Kiedy osłabieni więźniowie nie wypełniali wysokich norm produkcyjnych, groziły im bicie i kary. Od listopada 1943 roku praca odbywała się w 11-godzinnych zmianach dziennych i nocnych. Do tego dochodziły codzienne nieraz wielogodzinne apele. W trakcie pracy więźniów pilnowały dozorczynie tzw. Tak zwane Aufseierki. Za sprawowanie fachowego nadzoru pracy przymusowej odpowiedzialni byli z kolei cywilni pracownicy Siemensa. Składali oni też sprawozdania dotyczące wyników pracy więźniów. Początkowo dla Siemensa musiało pracować 50 kobiet. Pod koniec 1944 roku liczba ich wzrosła już do 2400. Zakwaterowano je w obozie głównym, także kilkakrotnie każdego dnia musiały pokonywać drogę stamtąd do warsztatów. W grudniu 1944 roku Siemens wybudował własne baraki mieszkalne tuż obok warsztatów. Do pracy zmuszano tu dużą liczbę więźniów z okupowanych krajów. Wielu z nich próbowało uprawiać sabotaż, psując na przykład celowo elementy konstrukcyjne lub też fałszując dane produkcyjne. Wiosną 1945 roku zakład wstrzymał produkcję z powodu braku dostaw materiału. Więźniowie trafili więc z powrotem do obozu głównego w Ravensbrück. Na terenie obozu Zimensa SS umieszczało w ostatnich tygodniach wojny więźniów pochodzących z transportów zlikwidowanych obozów. Czeszka Joszka Baksowa opisuje, jak więźniowie sabotowali produkcję. Pracowałam przy niewielkiej maszynie, na której drukowałam małe tabliczki do szpul, które były prawdopodobnie jakimiś elementami broni. Padłam na pomysł, że można by sabotować te prace, zmieniając numery na tych tabliczkach, tak żeby szpule były opatrywane błędnymi danymi. W ten oto sposób celowo popełniałyśmy takie błędy. Selma van de Pere została aresztowana w Holandii, skąd deportowano ją do Ravensbrück. Wyjaśnia, dlaczego więźniowie zgłaszali się do pracy u Siemensa. Różnica u Siemensa polegała na tym, że siedziało się na ławce. Wreszcie siedziało się na jakiejś ławce. Proszę pamiętać, że byłyśmy wszystkie bardzo osłabione. Nie dostawałyśmy porządnego jedzenia tylko rodzaj zupy i kawy. Jeżeli miało się szczęście, dostawało się w niedzielę zupę, a rano kawę, która wywoływała u nas wszystkich biegunkę. I kromkę chleba. Cienką kromkę chleba. W początkowych latach ciała więźniów obozu koncentracyjnego Ravensbrück palono jeszcze w krematorium w Firstenbergu. Do początku 1942 roku liczba więźniów, która umarła w obozie Ravensbrück, była wyraźnie niższa niż w późniejszym okresie. Potem zaczęło umierać coraz więcej więźniów na skutek strasznych warunków panujących w obozie. Innych zabijało celowo SS. I tak kierownictwo obozu założyło w 1943 roku krematorium, początkowo z piecem do spalania. Później uzupełniono je o dwa obmurowane piece i powiększono budynek. Najpóźniej od 1944 roku widok ciał umarłych i zabitych był w obozie wszechobecny. Ludzie umierali w barakach noclegowych, w umywalniach na apelu. Ciała musiało zbierać taczkami specjalne komando więźniów. Więźniowie musieli dokonywać również spalania. Komando krematoryjne składało się przeważnie z żydowskich więźniów obozu męskiego. Popioły umarłych i pomordowanych zakopywano w okolicy, a po zakończeniu wojny pozostawiono tam, nie zwracając na nie uwagi. Ocaleni opowiadali, że popiół wysypywano też do jeziora oraz rozsypywano go na okolicznych polach. Pod koniec 1944 roku SS zaczęło mordować więźniów niezdolnych do pracy i marszu. Przeprowadzało zbiorowe egzekucje. W styczniu SS założyło obok krematorium prowizoryczną komorę gazową, w której zabito od 5 do 6 tysięcy więźniów, w tym ponad 100 więźniów z obozu męskiego. Widok na krematorium i komorę gazową ograniczał ze strony jeziora wysoki drewniany płot. W latach 50. XX wieku w obrębie krematorium utworzono Narodowe Miejsce Przestrogi i Pamięci. Budynek poprzeczny krematorium, który groził zawaleniem, został rozebrany w ramach przebudowy. W budynku tym znajdowało się wcześniej pomieszczenie na ciała oraz pokój służbowy SS. Komunistka Waltraud Blaus trafiła do Ravensbrück w 1943 roku. Opowiada o dymie z krematorium. Tak, przede wszystkim ten komin, tak, on nas bardzo deprymował, często bowiem dymił. Dymił i cuchnął. A skrzydlatym słowem dozorczyń w obozie było, kiedy były z nas niezadowolone, czy też z innego powodu, to mówiły, miejcie się na baczności. Biegać mi tu, inaczej pójdziecie przez komin. Często musieliśmy tego wysłuchiwać. Inaczej pójdziecie przez komin, nie? I wtedy patrzyło się stale na ten komin i wychodzący z niego dym. To nie było byle co. Norweszka Inger Guldbrandsen wspomina widok umarłych. Tak, a więc pierwsze ciało, które widziałam, było pierwszym ciałem w ogóle w życiu. Byłyśmy wtedy całe, no, wystraszone i tak trochę nabożne, ale jak to jest, z czasem człowiek nauczył się z tym żyć. I na samym końcu, kiedy leżało tam pięć, sześć ciał w umywalni, to polewało się je tak wiadrem wody, żeby były w miarę czyste. A potem musiałyśmy chodzić po ciałach, by dostać się do umywalek. Na samym końcu stało się to nawykiem, i potem każdego ranka, czy jakoś tak, jeździł po obozie taki wózek na ciała i zbierali ciała. Musiały leżeć na nim nagie, no bo ubranie było potrzebne i wożono je tak otwarte po obozie. A ci, którzy pchali lub ciągnęli ten wózek, dostawali czasem dodatkową zupę, aby wytrzymywać to. Siedzieli czasem na tym wózku lub też na dyszlu i jedli swoją zupę, a potem jechali dalej. To było, tak się człowiek czuje, na samym końcu. I kiedy przychodzi tam jakaś kobieta bez włosów z dzieckiem i chce je potem położyć na tym wózku na trupy, to nie było jakiejś ceremonii i nic. Wywożono ją tylko przez bramę i nie było jej. Pierwsza uroczystość upamiętniająca umarłych i pomordowanych w Ravensbrück. Odbyła się w 1948 roku przed krematorium. W tym miejscu w 1959 roku otwarto uroczyście narodowe miejsce przestrogi i pamięci. Historyczny teren obozu był w tym czasie użytkowany przez wojska radzieckie. Ravensbrück leżał wówczas na terenie NRD. W miejscu pamięci NRD chciało z jednej strony... Przypomnieć o cierpieniu obozowym, oraz postawić umarłym i pomordowanym godny pomnik. Z drugiej zaś zamierzano stworzyć pewien symbol, który naszą uwagę kierowałby ku przyszłości, ku pokojowi i socjalizmowi. Na wyświetlaczu mogą Państwo teraz zobaczyć fotografie z dwóch uroczystości upamiętniających Ravensbrück. Pierwsza z nich pokazuje jeszcze prowizorycznie zaprojektowane miejsce pamięci. W późnych latach 40. XX wieku. Druga fotografia z 1985 roku przedstawia z kolei radzieckich żołnierzy oraz młodych pionierów podczas uroczystości z okazji 40. rocznicy wyzwolenia obozu. Do dziś zrealizowany to w latach 50. XX wieku projekt decyduje o wyglądzie terenu leżącego między krematorium, murem obozu, a jeziorem Szwedze. W centrum tego terenu znajduje się wolna, niezabudowana powierzchnia pokryta trawą, na której miało odbywać się uroczystości z udziałem dużej liczby ludzi. Na południowym końcu placu wybudowano trybunę. Dla osób odwiedzających przewidziano określoną drogę prowadzącą przez teren miejsca pamięci. Zaczynała się ona przy murze opatrzonym cytatem Anny Segers. Następnie przechodziło się obok tak zwanego er Gangu, miejsca w którym rozstrzeliwano więźniów przez krematorium. W ramach wytyczenia tej drogi krematorium wyposażono w drugą bramę. Na dziedzińcu za krematorium znajduje się dziś zniczna postumencie oraz dwie postacie kobiet. Przy przylegającym fragmencie muru obozowego naniesiono nazwy dwudziestu krajów, z których pochodzili więźniowie. Proponowano też umieszczenie nazw Stanów Zjednoczonych Ameryki, Turcji i Szwajcarii. Z przyczyn związanych z polityką zagraniczną nie uwzględniono ich jednak. Przed tzw. Tak murem narodów znajduje się zbiorowa mogiła. W połowie lat 50. XX wieku przeniesiono tutaj ciała umarłych i pomordowanych. Wcześniej spoczywały one na trzech innych cmentarzach, które założono po wyzwoleniu wokół obozu. Również znaleziska zawierające popiół z otoczenia krematorium, złożono tu w zbiorowej mogile. Swoisty kontrapunkt do krematorium i zbiorowej mogiły jako miejsc śmierci i żałoby. Tworzy zaprojektowany przez Villa Lamerta pomnik chwały stojący nad brzegiem jeziora. Niosąca, kroczy zdecydowanie do przodu, a wzrok jej skierowany jest ku wolności. Brzeg jeziora Szwedzere ogrodzono i opatrzono stopniami schodów. W miejscu tym można składać kwiaty i wieńce. Do dziś odbywają się tu uroczystości upamiętniające. Od 2010 roku przy murze obozowym Istnieje dodatkowe nowe miejsce pamięci. Umieszczone tam tablice i znaki pamięci przywołują pamięć różnych grup prześladowanych oraz osób. Stojąc u stóp niosącej, możemy spojrzeć nad jeziorem Szwedze w kierunku Fürstenbergu. Między dachami a drzewami dostrzec możemy wieżę kościelną na przeciwległym brzegu. Co wiedzieli ludzie żyjący w tym mieście o obozie koncentracyjnym? Co docierało do nich stamtąd? Co wiedzieli o kobietach, które tam więziono? Jaki był stosunek miasta do obozu? Jakie powiązania istniały między nimi? Fürstenberg, ze swoimi jeziorami i zabytkowym centrum miasta, był od lat dwudziestych XX wieku popularnym kurortem. Miasto przyciągało licznych turystów, którzy przyjeżdżali tu na ferie. Tak jak w większości niemieckich miast, również w Fürstenbergu. Narodowy socjalizm zyskał wielu zwolenników. Położony w pobliżu obóz koncentracyjny stwarzał miastu możliwości uprawiania handlu, przysparzał mu też zamówienia na roboty budowlane, a także tanią siłę roboczą dla miejscowych zakładów. Więźniowie byli w miejscowości widoczni, dojeżdżali na dworzec. Przez miasto pędzono ich do obozu. W 1944 roku Więźniowie musieli pracować w niemal wszystkich zakładach oraz w gospodarstwach rolnych w okolicy. Słuchamy fragmentów wspomnień kilku mieszkańców Firstenbergu, prezentowanych podczas jednego z wieczorów autorskich. Obóz to było w 1938 lub dziewiątym roku, wtedy musieli go założyć. Nie było do niego dojścia, nie. Nie można było stąd się tam dostać. Ale jeżeli patrzy się tu przez jezioro, to można go zobaczyć. Mieliśmy wtedy ogród tam na dole, przy Gartenstrasse, skąd mogliśmy patrzeć przez jezioro. Ale tam nic przecież nie widać. No bo cóż widać, kiedy przechodzi się obok jakiegoś więzienia? Co tam jest w środku, jak to tam wygląda i co się tam robi, jak traktuje się ludzi? Wiedziało się, że są tam kobiety, że są zamknięte, że czymś zawiniły. Mówiono, że szkoli się je lub przeszkala politycznie. Czy co tam też ja wiem? Wiele nie mówiliśmy przecież, bo wiedzieliśmy. Zawsze też się to przecież rozchodzi, tak samo jak potem za Ericha. Stól pysk inaczej znikniesz, tak? Mniej więcej tak. Pytają nas często Czyż nie wiedzieliście o tym? Również teraz, kiedy byliśmy w Ameryce, pytali nas, Amerykanie? Czyż nie wiedzieliście o tym? Nie wiedziałam. Widzieliśmy chyba, że unosi się tam dym z komina. To, że było to krematorium. Tego jednak nie wiedzieliśmy. Nasz sklep z delikatesami cieszył się znakomitą renomą tu na placu. Od początku, kiedy to zbudowano, zaopatrywaliśmy SS. Byłem często w obozie koncentracyjnym. Potem ss zaczęli też do nas sami przychodzić. Przychodzili ze swoimi więźniami, z kobietami. Przychodzili tu i załadowywali to, czego tam potrzebowali. Szynkę, salami, ser szwajcarski. Całe kręgi. Widywaliśmy też kobiety maszerujące przez miasto w swoich pasiastych ubraniach więziennych. Musiały budować drogi. Obok szły dozorczynie z psami. I to wciąż jeszcze pamiętam: potem więźniowie musieli śpiewać. Maszerowali przez miasto, śpiewając, a ja myślałam sobie: Tak. Co to właściwie jest? Próbowało się dowiedzieć czegoś, i potem słyszało się: To ulicznice, to kobiety, które nie chcą pracować. No a wiecie przecież, że w czasie wojny potrzebujemy każdej ręki. Złapaliśmy je po prostu i teraz muszą pracować, a za karę muszą akurat budować drogi. No dobrze, to było oczywiście ciężkie, ale jakoś się w to wierzyło. Kiedy psy tu z tyłu zaczynały szczekać, przecież to wszystko dochodziło do nas przez wodę. Pomyślcie, ileż tam było psów z tyłu. Tylko że większość mieszkańców w Firstenbergu tego nie słyszała. Byłam wtedy dzieckiem i słyszałam to. Pytałam: Powiedz, no, co to jest? A mój dziadek tłumaczył mi: To psy z obozu kobiecego. Nie mówili obóz koncentracyjny, mówili obóz kobiecy. Dziś budynek Komendantury SS stanowi sam w sobie pierwszy eksponat wystawy. Na polecenie miejsca pamięci dokonano jego renowacji zgodnie z zasadami ochrony zabytków. W trakcie prowadzenia prac odkryto ślady historycznej substancji budowlanej, takie jak na przykład pozostałości reprezentacyjnego parkietu z drewna dębowego. Podczas renowacji uzupełniono je jaśniejszym drewnem. Odtworzono również wcześniejszy układ pomieszczeń, z podziałem na szereg niewielkich biur. Dzięki temu możemy dziś zobaczyć znów administracyjny charakter byłego budynku oprawców. Tam, gdzie w minionych dekadach usunięto ścianki działowe, wstawiono dziś elementy ścienne z witrynami. Znajdujemy się w byłym kasynie oficerskim, wykorzystywanym prawdopodobnie przez kierownictwo SS jako jadalnie i salę przeznaczoną na różnego rodzaju zebrania. Jak doszło do założenia obozu koncentracyjnego Ravensbrück? Już w 1933 roku zaczęły powstawać pierwsze tak zwane Schutzhaftlager, czyli obozy aresztu ochronnego względnie prewencyjnego dla kobiet. Bezpośrednimi poprzednikami obozu koncentracyjnego Ravensbrück był obóz aresztu ochronnego dla kobiet w Moringen oraz obóz koncentracyjny w Lichtenburgu. Wkrótce jednak uległo one przepełnieniu. Gestapo prześladowało bowiem coraz więcej kobiet z przyczyn politycznych i rasistowskich. Gestapo sprawowało w państwie nazistowskim funkcję policji politycznej. 15 maja 1939 roku SS zlikwidowało obóz koncentracyjny Lichtenburg, przenosząc wszystkie kobiety do nowo otwartego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Odtąd Ravensbrück służył jako centralny obóz koncentracyjny dla kobiet na terenie III Rzeszy. Początkowo przewidziany był on dla 1,5 tysiąca do 3 tysięcy więźniów. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku, na polecenie SS, obóz był kilkakrotnie powiększany. Zaczęto deportować tu bowiem dziesiątki tysięcy kobiet z okupowanych krajów. Na makiecie cyfrowej, zamieszczonej na ścianie, możemy prześledzić dokładnie rozbudowę obozu. Tło otworzy aktualne zdjęcie lotnicze. W siedmiominutowym materiale przedstawiono różne etapy rozbudowy obozu koncentracyjnego. Oraz późniejsze użytkowanie terenu. Na mapie poszczególne budynki i większe kompleksy oznaczone są kolorowymi światłami. Kolorem żółtym zaznaczono historyczne budynki obozowe. Czerwonym kolorem oznakowano z kolei budynki lub miejsca, których fotografie widzimy na ekranie. Na niebiesko świecą historyczne budynki użytkowane po wyzwoleniu przez Miejsce Pamięci. Na zielono oznaczono natomiast budynki i obszary, dodane lub przebudowane przez Miejsce Pamięci. Prezentowana tu instalacja tekstów autorstwa Arnolda Dreyblata, przedstawiciela sztuki medialnej, operuje językiem prześladowców. Fragmenty tekstów pochodzą z akt Gestapo oraz Policji Kryminalnej. Mamy tu do czynienia z ocenami dotyczącymi różnych kobiet, oraz z uzasadnieniami ich osadzenia w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Typowe są sformułowania takie jak hańba rasowa, umysłowo pośredni, czy też postawa aspołeczna. Unaoczniają nam one rasistowską, nieludzką ideologię narodowych socjalistów. Dryblad posłużył się techniką druku lentikularnego. Każda z tablic składa się tu z różnych warstw tekstu. Przechodząc obok instalacji, zauważymy, że poszczególne fragmenty są stale nadpisywane i że ciągle się zmieniają. Za pomocą kolorowych trójkątów, tak zwanych winkli, SS przyporządkowywało osadzonych różnym grupom więźniów. W przypadku większości trójkątów prezentowanych w witrynie, mamy do czynienia z czerwonymi trójkątami więźniów politycznych. Stanowili oni zdecydowanie największą grupę w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Na niektórych trójkątach zobaczyć możemy dodatkowo literę. Odnosiła się ona do kraju pochodzenia więźnia. Jedna z odznak więziennych składa się z dwóch trójkątów, czerwonego z literą P, oznaczającą Polskę, oraz z żółtego poniżej, razem tworzą gwiazdę. Dodatkowym żółtym trójkątem SS oznaczyło więźniarkę jako Żydówkę. Oba fioletowe trójkąty należały do badawczyń Biblii, znanych później jako Świadkowie Jehowy. Stanowili oni jedną z pierwszych grup więźniów osadzonych w Ravensbrück. Zielonym trójkątem SS oznaczało w obozie kobiety prześladowane jako kryminalne. Często były one uprzednio karane jako recydywistki z powodu mniejszych wykroczeń. Niejednokrotnie chodziło tu o drobne kradzieże, oszustwa, bądź też nielegalne przerywanie ciąży. Prześladowani jako osoby aspołeczne musieli nosić czarny trójkąt. Również około 2800 więzionych tu Romów i Sinti zaliczono do kategorii aspołecznych. Musieli więc nosić czarny trójkąt. Dziś nie posiadamy ani zielonych, ani czarnych trójkątów z obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Wynikać może to z tego, że dyskryminacja osób prześladowanych jako aspołeczne i kryminalne trwała nadal również po wyzwoleniu. Osadzenie ich w obozie koncentracyjnym nie uznawano przez długi czas za bezprawie. Różowego trójkąta, którym oznaczano męskich więźniów o orientacji homoseksualnej, nie przydzielano w obozie kobiecym mimo że więziono tu też lesbijki. Oficjalnie w okresie narodowego socjalizmu nie ścigano karnie związków homoseksualnych między kobietami w przeciwieństwie do związków między mężczyznami często posługiwano się jednak jakimś innym pretekstem, aby osadzić w obozie daną osobę. Homoseksualizm kobiet nie byłby najmniej akceptowany społecznie. Policja kryminalna prowadziła ewidencję lesbijek, a kobiety żyjące w takich związkach musiały czynić to potajemnie. Warunki panujące w obozie koncentracyjnym Ravensbrück były zróżnicowane. Warunki bytowania w pierwszych latach jego istnienia różniły się bowiem wyraźnie od tych z końcowego okresu wojny. W latach 1940-1945 liczba więźniów przetrzymywanych w obozie głównym zwiększyła się dziesięciokrotnie, z 3000 tysięcy do mniej więcej 30 tysięcy. Wraz z rosnącym przepełnieniem zaczęły szerzyć się też choroby i epidemie. Warunki higieniczne stawały się coraz bardziej katastrofalne, a racje żywieniowe coraz mniejsze. Głód, wycieńczenie, choroby wszystko to prowadziło do śmierci tysięcy więźniów. Inni padali z kolei ofiarą mordów dokonywanych przez SS. Rasistowski światopogląd SS miał bezpośredni wpływ na warunki życia więźniów. Najniższe miejsce w hierarchii obozowej zajmowały Żydówki, przedstawicielki Romów i Sinti oraz kobiety pochodzące ze Związku Radzieckiego. Rytm dnia w obozie koncentracyjnym Ravensbrück nie zmieniał się prawie w ogóle na przestrzeni lat. Dzień rozpoczynał się wcześnie, nieraz już o w pół do czwartej nad ranem. Składał się z wielogodzinnego stania na apelach i wycieńczającej pracy przymusowej. W codziennej monotonii towarzyszył ciągły strach więźniów, zdanych na łaskę i niełaskę SS-manów. W pomieszczeniu tym mieściło się biuro komendanta obozu. Odpowiedzialny był on za wdrażanie wszystkich zarządzeń tzw. Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych. Obejmowały one między innymi też akcje mordowania i egzekucje. Komendant obozu decydował o karach wymierzanych więźniom oraz personelowi obozu koncentracyjnego. Miał duży wpływ na warunki przeżycia panujące w obozie. Ustalał godziny pracy i racje żywnościowe. Ponadto mógł skazywać na stracenie więźniów, którym zarzucał naruszenie dyscypliny obozowej lub też akty sabotażu w produkcji zbrojeniowej. Na lewo od wejścia historyczna fotografia pomieszczenia. Po środku zdjęcia widzimy masywne drewniane biurko komendanta. Dziś w tym samym miejscu stoi duży stół. Za nim wiszą biografie obu komendantów obozu. W latach 1939-1942 zakierowanie obozem odpowiadał Max Köge. Po nim funkcję tę przejął Fritz Zuren. Obaj byli wysokiej rangi oficerami SS składającej się z mężczyzn elitarnej jednostki pod dowództwem Heinricha Himmlera. W światopoglądzie SS decydującą rolę odgrywały negatywne wizerunki wroga. Sposób myślenia powoli ukształtował się pod wpływem antysemityzmu, rasizmu, seksizmu i antykomunizmu. SS zarządzało wszelkimi obozami koncentracyjnymi na terenie Trzeciej Rzeszy. Tym samym ponosiło bezpośrednią odpowiedzialność za wykluczenie, prześladowanie oraz zagładę całych grup społecznych. Kobiety nie mogły z reguły wstępować do SS. Dozorczynie tak tzw. aufsejerki w Ravensbrück należały do tzw. świty SS. Pilnowały kobiet w obozie i nadzorowały drużyny robocze. W strukturze dowodzenia SS stanowiły ostatnie ogniwo. Niemniej w codziennych kontaktach z więźniami miały duże pole manewru. Przez okna po podłużnej stronie pomieszczenia możemy zobaczyć byłe osiedle SS. W dwóch spośród tych domków mieszczą się dziś wystawy poświęcone sprawcom i sprawczyniom w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Na tablicach zamieszczonych na prawej ścianie widzą Państwo tzw. rewir, czyli szpital obozowy ukazany z różnych perspektyw. Po lewej zobaczyć możemy zainscenizowane zdjęcia SS. Przedstawiają czyste, nowoczesne gabinety zabiegowe i przybory. Po środku znajdują się szkice planów szpitala obozowego. Wykonali je byli więźniowie z pamięci. Kilka szkiców planów posłużyło jako materiały dowodowe w późniejszych procesach przeciw lekarzom SS i personelowi medycznemu. Na prawej tablicy sześć rysunków więźniów kontrastuje z czystością bijącą z fotografii SS. Widać tu nędzę panującą w szpitalu obozowym oraz złą kondycję fizyczną więźniów. Długie kolejki przed rewirem świadczą o zupełnie niewystarczającej opiece lekarskiej, która z biegiem lat jeszcze dramatycznie się pogarszała. Więźniowie byli zdani na łaskę i niełaskę lekarzy i musieli stale obawiać się selekcji. W trakcie takich selekcji lekarze dokonywali wyboru ciężko chorych, przeznaczając ich na śmierć. Ci, których potrzebowano do pracy, Mieli lepsze szanse na leczenie niż więźniowie, którzy byli już osłabieni i ciężko chorzy. Również rasistowskie oceny SS wystawiane poszczególnym więźniom decydowały o tym, kogo przyjmowano do rewiru, a kogo nie. W 1941 roku kierownictwo SS podjęło decyzję o przeprowadzeniu akcji wymordowania więźniów obozu koncentracyjnego. Miała to być pierwsza centralnie zaplanowana akcja tego rodzaju. Opatrzono ją sygnaturą Akt 14F13. Lekarz SS dr Friedrich Meneke oraz lekarze obozowi w Ravensbrück wyselekcjonowali w obozie około 1600 kobiet oraz 300 mężczyzn. Wśród nich byli więźniowie, których Meneke zakwalifikował jako chorych lub niezdolnych do pracy, oraz wszyscy znajdujący się w tym czasie w obozie Żydowscy więźniowie. Zamordowano ich w zakładzie eutanazji w Bernburgu przy użyciu gazu trującego. Pojęcia eutanazji używa się dziś zazwyczaj jako synonimu pomocy w umieraniu. Narodowi socjaliści posługiwali się nim do określenia mordu na setkach tysięcy ludzi, których uznali za nieuleczalnie chorych, a tym samym stanowiących obciążenie dla tzw. Volksgemeinschaft, wspólnoty narodowej. Wśród prezentowanych zdjęć więzionych tu ofiar mogą Państwo przeczytać odręczne notatki Menekego. Meneke opisywał zdjęcia na odwrocie. Treść tych notatek pokazuje wyraźnie, że Menekemu nie chodziło o stawianie medycznej diagnozy, gdy kwalifikował ludzi jako chorych. U podstaw jego ocen leżały motywy antysemickie i seksistowskie. Wiele kobiet więziono z powodu zarzutu tzw. rasenszande hańby rasowej. Meneke charakteryzował je jako popędliwe albo zdemoralizowane. Inne kwalifikował z kolei jako politycznych wrogów niemieckiego narodu, gdyż rozdawały na przykład antyfaszystowskie ulotki. Lekarze SS przeprowadzali na więźniach obozu koncentracyjnego Ravensbrück różnego rodzaju eksperymenty medyczne. Do szeregu eksperymentów z zakresu tzw. chirurgii wojennej wyszukali 80 kobiet, przeważnie Polek. Operowali im nogi, często kilkakrotnie. Po operacjach kobiety cierpiały z powodu straszliwych bólów. Przynajmniej sześć z nich SS skazało na śmierć, aby zatuszować eksperymenty. Ofiary protestowały u komendanta obozu przeciw tym zabiegom, ukrywały się w obozie przed egzekucjami i przemycały wiadomości o popełnionych na nich zbrodniach do świata zewnętrznego. Fotografie te wykonały potajemnie cztery polki za jednym z obozowych baraków. Zdjęcia takie są bardzo rzadkie, korzystanie z aparatu fotograficznego było bowiem w obozie koncentracyjnym rzeczą prawie niemożliwą. W tym przypadku aparat dostał się do Ravensbrück we wrześniu 1944 roku z transportem z Warszawy. Zdjęcia te zrobiła Joanna Szydłowska, narażając się na wielkie ryzyko. Przedstawiają Barbarę Pietrzyk, Bogumiłę Babińską i Marię Kuśmierczuk. Francuska więźniarka Germaine Tillon zabrała potem ze sobą film na wolność podczas swojej ewakuacji zorganizowanej przez Szwedzki Czerwony Krzyż. Pięć prezentowanych tu zdjęć dokumentuje głębokie i źle zagojone rany na nogach kobiet. W obozie koncentracyjnym Ravensbrück zginęło około 28 tysięcy przetrzymywanych tam więźniów. Ludzie umierali w wyniku coraz gorszego zaopatrzenia i coraz gorszej opieki lekarskiej, epidemii, nieleczonych chorób, katorżniczej pracy fizycznej, a także na skutek tortur, jakich dopuszczali się Sesmani.